honor i ojczyzna! Kupię kołysk. Bajlić, srogi pan! Taka sytuacja. Jak cię zwał? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem... Życie ci niemiłe. Uważaj sobie. A gdzie ty tam leziesz? Życie ci niemiłe. Krata jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w nią z impetu. Zatrzasnął. Uważaj, potwór ciągle może tu być. Geralt, nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Ja tędy nie zejdę. Znajdę inną drogę. Uważaj na siebie. Jestem tuż za tobą. Pełno zabitych utopców. Valar Quarverdhener! Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Przydałby się portal.
Zaraz się zatrujesz. Szeregowy Kleiner. Geralt, myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Powiadam ci, niziołków, a ten tu czeka. Zatem nie szuka. Na niego wracam. Honor i ojczyzna! Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław... Chodnik. Mówią, że przekupił komisję, ale... Wariat? No właśnie, wariat. Dlatego... Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Posłuchajmy. A ten Horst Borsody to... A ten Horst Borsody to ma... Czemu pytasz? No pomyśl. Wrzenić się w taką familię. Już ty się lepiej rodziną Borsod? Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna... O! Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to mi... Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na... Ano. Żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Może tak, może nie. Może i się jebać. Najlepsze towary po tej stronie Pontaru. Wczoraj znaleźli kolejnego trupa. Wyssany do ostatniej kropelki. Została sama skóra i kości. Znowu mi strzyka w kręgosłupie. To musi być ten kucharz. Zbadałam pupki. Ładny.
Dobrze tak. Dalej, Płotka, dalej! Jak tylko mamy... Czysto. Odpukać. O! Piszek kąsa! Jak? Zadowolony? Sumienie wciąż czyste? Mam swoje zasady. Gówno mnie interesuje, co o tym myślisz. Racja. Wkrótce nasze drogi i tak się rozejdą. A póki co... Chodźmy. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą, dyfetyzm i dyzercji. Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Upiory. Wiedziałem, że to łatwo nie chodzi. Ciekawe, czy to już koniec niespodzianek. Muszę się tu rozejrzeć. Nie powinienem dotykać. Witold von Ebers, syn Bogumiła i Krystyny. To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Życie i śmierć, płomień i krew. Wróć do świata żywych. Ty, coś go opuścił.
Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zmienić. Jakieś ostatnie słowa? Zabić go, Everett! Cze dziewce, jakże się nie wychędożył, to śkiep. Trzymaj łapska od niej z daleka. No przecież mam się bawić. A co poradzę, że najbardziej lubię igraszki z dziewkami? Ron, czemu mnie straszysz? Płotka nie przepada za duchami. Skoro masz być wiedźminem, musisz wiedzieć, co w trawie piszczy. Co je? Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy! Zaraz poczujesz to drewno na własnej gębie, jaśnie wielmożny panie! Jeszcze nigdy w życiu... Rozprostowaliśmy kości. Tego potrzebowałem. Tylko mnie obserwuj, Szan. Nie mogę oderwać oczu. Lubię takie... Napijcie się co z nami! Się dzień jeszcze młody. Dalej, zróbmy coś szalonego. Przecież... Szanżu, to wszystko ugarstwo. Nie denerwuj. Można... Mam nadzieję, że... Przegrałeś, wiedź! Patrzcie ich, a to zasrańcy. Ale do twarzy ci z tym oślimi uszami. Dobra zabawa, ten git. Dalej, zróbmy coś jeszcze. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Matko, niedźwiedź! Niedźwiedź, niedźwiedź. Chuj nie niedźwiedź. Schowaj się, ślepy durniu. Ci... Proszę państwa. To była moja pierwsza wiedźmińska robota. Kop.
wiesz, że... Co oni? Po ile śledzie? Ofilczyc. Kajmir? Spora ta posiadłość. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty. Ale nie ma tu fioletowej róży. Więc jak się mam do was zwracać? O, tak jak teraz. To za późno. Zakazał. Odejdź. Że się próbuje się wstrzymać? Ale który otrzyma Olgierd? Twoje zdrowie. Szlak. Znowu sen o przeszłości. Pewnie też nie kompletnie. Castel Ravello, jak scena na obrazie. Drogie. Znowu ty. Podoba mi się to miejsce. Małżeńska sypialnia. Ręcznik jest poplamiony krwią. Kolejne zatarte wspomnienia. Są świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. To pracownia mistrza von Everetz. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Pentagram do spętania przyzwanej istoty, nie do praktyk magicznych. Tego się nie spodziewam.
Olgierd, Iris i jej ojciec. Kufrabym z taką ilą sobie ale gdzieś jego wieczorem. Kontrakt ślubny zawarty między Iris i Olgierdem do ostatniej kropli. Wtedy von Everett przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie. Jedynie pamiętał, że pamiętam. Kaca. Duża gliniana miska. Niewielka miska. Jak do zupy. Pasuje jak ulał. To chyba twoja miska. Sam raz. Naprawdę? Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everett. Moja żona. Dania. Nie pchaj się! Ludzie, widzieliście? Chłop padł trupem! Przed chwilą go widziałam żywego. Pijany był. Potworami bronią nas łowcy czarni. Zdychaj! Razem!